になります。Kochani, Paulina Kaziejowska, Zagadkowa Wyspa, witam wszystkich bardzo cieplutko, bardzo gorąco w ten, no, niezbyt ciepły dzień, ale u nas najważniejsze, że cały czas, zobaczcie, świeci piękne słonko, piękna słoneczna pogoda. Mam nadzieję, że za momencik dołączycie tutaj na moją słoneczną plażę. Ja tak cały czas się zastanawiam, gdzie ja jestem, czy jestem gdzieś na Karaibach, czy na Wyspach Kanaryjskich, gdzie tutaj reżyser z nami jest. No wiemy, co się dzieje w programie, wiemy, że można już wygrać 25 zł, moi drodzy. Najpierw trzeba tylko uzupełnić literki i odczytać nazwę państwa. No więc, gdzie ty lecisz do tego kraju? Lecisz, czy o co chodzi? Kochani, mało literek tutaj jest. Panie reżyserze, czy wszystko się zgadza? Bo troszeczkę mało literek. Tak, na pewno? Tak, ten reżyser jest przekonany. A dlaczego pierwszej literki mi nie dałeś? Żeby na początku tak ma być troszkę trudniej? Wyzwanie, że ma być, tak? Jakieś dla widzów. Kochani, no dobrze, no więc jeżeli ktoś z was umie rozwiązać tę zagadkę, już rozszyfrował albo za moment rozszyfruje nazwę tego państwa, to niech wybierze numer, który jest widoczny na dole ekranu, czyli 704-300-404. Kochani, ja tutaj na was czekam, a w międzyczasie błyskawicznie przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać, dzwoniąc pod ten wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać na żywo połączonym ze studiem, trzeba udzielić w najszybszym czasie prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia pytanie. Jeżeli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, zostaniesz połączony z moim studiem. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.łowcynagród.com. Kochani, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która już ma pomysł, która już wie, jakie to jest państwo? Szybciutko, kto pierwszy, ten lepszy. Przy tych pierwszych, początkowych zagadkach trzeba się nieźle pospieszyć. Naprawdę, moi drodzy. Czasami ja słyszę telefon, zanim skończę mówić zasady naszego programu, a dzisiaj jeszcze tego telefonu nie usłyszałam. 704-304-304. Jaka to jest nazwa? Jakie to jest państwo? No, moi drodzy, szybciutko, bardzo proszę, żebyście mieli przygotowaną odpowiedź, zanim dostaniecie się tutaj do mnie do studia. Także błyskawiczna decyzja. Kto z was ma pomysł? 704-304-304. Uwaga, uwaga, 25 zł za kogo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jaka jest odpowiedź? Nie ma pani przygotowanej odpowiedzi? Szybciutko, ma pani 3 sekundy. 3. Nie wiem. Dwa. Oj nie, no słuchajcie, kochani, no co za pech dzisiaj. A taki piękny miał być dzień, początek długiego majowego weekendu. Wiedziałam, że to powiesz. Mogłabym się założyć o wszystko, że będzie teraz ajajajajaj. Ajajajajaj. Słyszałam, no, że właśnie też jesteś zmartwiony, że tak rozpoczęliśmy program. Kochani, no już dobrze, już przestajmy, ajajaj. Kochani, jeśli nie macie przygotowanej odpowiedzi, to nie wybierajcie numeru, dobrze? Ja wiem, że bardzo często jest wśród was kilka takich osób, które nie dowierzają, że można dostać się do studia. No ja wiem, że są takie osoby, nawet wśród różnych osób, z którymi rozmawiam, to ludzie się zastanawia, a czy do studia naprawdę można się dostać? Naprawdę, kochani, do studia można się dostać i to bardzo szybko się dzieje, dlatego najpierw mamy przygotowaną odpowiedź, a potem dopiero wybieramy numer. 704-304-304, no wydaje mi się, że jednak już jedna osoba powinna być, która ma przygotowaną odpowiedź. Widzisz, mówiłam ci, że jak tej pierwszej literki nie dasz, to będzie z zagadką problem. No. Czekamy.
kochani, to jest dogrywaczka błyskawiczna. 704-304-304. Pani się pospieszyła i chyba za szybko wybrała ten numer. Jak nie mamy przygotowanej odpowiedzi, to nie wybieramy numeru. Wybieramy numer tylko i wyłącznie w momencie, jak mamy przygotowaną odpowiedź. Wtedy na pewno uda się zarobić te pieniądze. Powiem wam szczerze, że naprawdę ja bardzo nie lubię takich sytuacji, jaka miała miejsce przed momentem, czyli że wpadacie do mnie do studia i nie macie przygotowanej odpowiedzi. To jest dla mnie najgorsza rzecz, jaka może być. Jak już słyszę telefon, to ja się cieszę, że już usłyszę odpowiedź, a tutaj niestety tej odpowiedzi tym razem nie usłyszałam. Moi drodzy, jedna osoba jest mi potrzebna, tylko bardzo proszę, żeby teraz wybrała numer taka osoba, która ma przygotowane już przygotowaną nazwę tego państwa. Państwo, no nie mamy pierwszej literki podanej, mamy drugą literkę. Niestety reżyser od samego początku troszeczkę się nad nami tutaj znęca, ale jest telefon, mam nadzieję, że się uda. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ma pan, mam nadzieję, przygotowaną odpowiedź? No oczywiście, że mam. Dobra, to jakie to jest państwo? Irlandia. Pewnie, że Irlandia, pewnie, że tak. Moje gratulacje. No i rzeczywiście chyba nie było to trudne. Mnóstwo przecież naszych rodaków w Irlandii jest. Kochani, reżyser mówi, że damy wam szansę wykazać się jeszcze, jeżeli chodzi o te zagadki geograficzne. I kolejna zagadka właśnie związana z geografią już się na ekranie pojawiła. Trzeba uzupełnić literki i odczytać nazwę państwa ponownie. Znowu reżyser nie daje pierwszej literki, znowu daje nam tylko literkę drugą, piątą i ostatnią. Trzy literki mamy podane, pięć literek jest do uzupełnienia. Troszkę reżyserzy nieraz grają łatwiej te zagadki, powiem ci szczerze, że bardzo często reżyserzy dają pierwsze literki, zwłaszcza na samym początku, a ty trochę tutaj moim zdaniem szalejesz. Reżyser mówi, że nie mają inni reżyserzy widocznie wiary w ludzi. Wiesz co, mnie się wydaje, że te początkowe zagadki chcą, żeby były jak najszybciej rozwiązywane, a zobacz, my troszeczkę czekamy. Mieliśmy nawet jeden telefon już z pomyłką, a nawet nie tyle, że z pomyłką, tylko po prostu z brakiem odpowiedzi przygotowanej. No więc nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, zwłaszcza, że no dzisiaj mamy ostatni dzień miesiąca, także mamy niezły budżet. Wydaje mi się, że powinniśmy pozbyć się tych wszystkich pieniędzy, które mieliśmy przygotowane na kwiecień, który już się kończy. Poza tym mało osób pewnie przed telewizorem, bo rozpoczynamy długi weekend majowy przecież. Jutro, kochani, już wszyscy będziemy leniuchować, odpoczywać, regenerować się, zbierać siłę na kolejny miesiąc pracy, prawda? Także trzy dni odpoczynku na nas czekają i na pewno myślę, że sobie jakoś te trzy dni fajnie zagospodarowaliście. Nie wiem, jakie macie plany. Z częścią osób oczywiście rozmawiam przez internet tutaj z niektórymi naszymi stałymi graczami, więc wiem, ale jakie mają plany wszyscy, niestety nie mam pojęcia. No mam nadzieję, że jakoś fajnie sobie postanowiliście te trzy dni spędzić, a nawet jeżeli w domku spędzacie te trzy dni, to też na pewno można fajnie się pobawić, fajnie, nie wiem, coś nawet razem ugotować, gdzieś się wybrać do kina, do teatru, do znajomych, mogą przyjść do was. Ponad te trzy dni nie mają być takie ciepłe, także jeżeli zdecydowaliście się spędzić je w domku, to też myślę, że będzie to fajny czas, spędzony może we dwoje, może w czworo, może w pięcioro, nie wiem, ile osób jest u was w domku. Ale moi drodzy, na pewno ten czas się przyda, na pewno ta chwila relaksu dla was jest potrzebna. O, dzień dobry. Witam ponownie. O, witam pana. Dzień dobry. Chyba niewiele osób jest przed telewizorem, skoro drugi raz pan do nas się dostał. Jakie tym razem to jest państwo? Holandia. Holandia, tak, zgadza się. Naprawdę specjalistą chyba od państw pan jest, bo widzę, że tutaj jak błyskawica pan biegnie. No jeżeli tak dalej pójdzie, jeżeli tak będzie pan z taką intensywnością wygrywał te pieniądze, to kawał świata może pan zwiedzić dzięki naszemu programowi. I tak to się mówi, że tutaj 25 zł, tam 25 zł, a pan już ma 5 dyszek. Kochani, bardzo podobna sytuacja, tylko że teraz mamy wszystkie literki podane, ale uwaga, jest troszeczkę trudniej, bo mimo że mamy wszystkie literki podane, to te literki nie są w dobrej kolejności. Reżyser mówi, a tam trudniej, jest po prostu inaczej. No po prostu inaczej, ale mnie się wydaje, że jak te literki nie są w odpowiedniej kolejności ułożone, to troszeczkę trudniej, jednak chyba jest. No dobra, nie będę się z tobą kłócić i sprzeczać. No, kochani, jakie to może być państwo? Teraz to chyba wydaje mi się, że powinniście wziąć kartkę i długopis i postarać się rozpisać sobie te literki w takiej jakiejś odpowiedniej kolejności. Może wam się wtedy coś skojarzy, może wam coś przyjdzie do głowy. 25 zł cały czas możecie wygrać. Znowu trzeba mieć wiedzę geograficzną.
reżyser mówi, że zagadka wcale nie jest trudniejsza od poprzednich, więc mam was nie straszyć, także już was nie straszę, ja po prostu wyraziłam swój pogląd na temat zagadek, gdzie mamy wszystkie literki podane tylko w innej kolejności i na temat takich zagadek, gdzie nie mamy wszystkich literek podanych, ale mamy odpowiednią kolejność. Wydaje mi się, że to, co było przed chwilką, było łatwiejsze od tej zagadki, która jest teraz, no ale za momencik wszystko się okaże, pewnie każdy uważa inaczej, jednemu wydają się te zagadki łatwiejsze, innej osobie inne. Teraz trzecia zagadka na ekranie i druga osoba może wygrać, bo zobaczcie, co się wydarzyło przed momentem. Pan dwa razy przy dwóch zagadkach dostał się do naszego studia i zarobił sobie pieniądze. Także kochani, szybciutko jest mi potrzebna jedna przygotowana osoba, która ma pomysł, jak tę zagadkę rozwiązać. Kochani, co to za państwo? Czy jest jedna osoba, która już może wie? Ela Zuwenne. Ela Zuwenne. Oj, kochani, nasz szybciutko, reżyser nas tutaj straszyć zaczyna, także szybciutko rozwiążmy tę zagadkę, dobra? 704-304-304. Ja proszę reżysera, żeby nas ten piękny dzień nie straszył, bo my już się mamy relaksować przed długim weekendem, tak? Ale zmieniłeś muzykę, dlaczego zmieniłeś muzykę? Za karę, że nie usłyszeliśmy odpowiedzi? Ale ja też wolałam tamtą piosenkę. Dlaczego mnie ukarałeś? Dlaczego to ja jestem winna, że widzowie jeszcze nie rozwiązali zagadkę? Wredny dzisiaj będziesz, tak? Ale co, miałeś jakiś zły dzień, złą noc? Czy... Ajajajajaj. Miałeś dobry dzień i dobrą noc i dlatego będziesz wredny? Ale co karma? No nie, no bo teraz to, że ty będziesz wredny, to za chwilkę, na przykład jutro nie będziesz miał dobrego dnia. Nie, bez sensu interpretujesz karmę, bo karma polega na tym, że jak zrobisz coś na przykład dobrego dla widzów, czy dla mnie, czy dla kogoś innego, to wtedy to coś, to dobro wróci do ciebie. Nie rozumiesz nic na temat karmy, kompletnie nasz reżyser nie rozumie, co to jest chyba karma. No ale my mu oczywiście życzymy jak najlepiej, kochani, no bo to dzięki niemu mamy program, dzięki niemu mamy te zagadki, które się pojawiają. Trzecia zagadka w tym momencie na ekranie jest, no i trzeba odczytać, jakie to jest państwo. Ile mamy w ogóle tych literek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dosyć długa nazwa, muszę przyznać, ale kochani, trzeba te literki poprzestawiać. No, czekamy. O, halo. Dzień dobry, Wenezuela. Dzień dobry, witam panią. Tak, to jest Wenezuela, oczywiście, że tak. Fajnie byłoby teraz znaleźć się w Wenezueli. Chciałbyś do Wenezueli pojechać? No. Myślę, że dużo fajniej na przykład niż do Irlandii czy do Holandii. Chociaż zupełnie inaczej pewnie. Tak na przykład na dwa tygodnie wybrać się do Wenezueli. Jest jakaś fajnie, jakaś dżungla. Ja bym chciała. No kochani, moka, mokaro. Mokaro. Kto z was ma pomysł? Mniej literek, także może być troszeczkę łatwiej tę zagadkę rozwiązać, bo jednak tam było przy tej Wenezueli literek aż 9, a tu mamy tylko 6. Sześć literek. No, kochani, kto następny? Dwie osoby wygrały pieniążki, trzy osoby trafiły do studia i mieliśmy dzisiaj jedną pomyłkę, co mnie bardzo zmartwiło, ale chyba jednak to nie była jakaś zła wróżba na dzisiejszy program, bo już dwie osoby wygrały biegące, także troszkę się bałam, że tak z pierwszym telefonem nie usłyszeliśmy prawidłowej odpowiedzi, ale wszystko dobrze się jak na razie dzieje. Trzecia zagadka na ekranie, czwarta zagadka, ale trzeci zwycięzca to może być, bo dwa razy ten sam pan wygrał pieniążki dzisiaj. Ja wiedziałam, że dzisiaj będzie niewiele osób przed telewizorem, bo tak jak wam mówiłam, zresztą doskonale o tym wiecie, że długi weekend majowy, no kto by nie wiedział, dzisiaj pewnie mnóstwo osób wcześniej z pracy wyszło, ale przypuszczam, że niestety nie dlatego, żeby oglądać nasz program, tylko dlatego, żeby się spakować i gdzieś się ruszyć w Polskę, albo być może ruszyć do Wenezueli. Może ktoś stwierdził, chociaż 3 dni to zdecydowanie za mało na taki wyjazd, ale na przykład już do Irlandii na 3 dni można sobie wyskoczyć, czemu nie?
No, kochani, szybciutko. No, kochani, rozpoczynamy weekend majowy, ale może rozpoczniemy ten weekend majowy razem. Co wy na to? Może właśnie w ten sposób zaczniemy się bawić. Mamy już chyba koniec pracy. Myślę, że no, ostatnie 15 minut pracujecie ci, którzy pracują do godziny 17, ale może szef był na tyle łaskawy, że zwolnił was wcześniej, już jesteście przed telewizorem. A może jeżeli nawet wyjeżdżacie dzisiaj albo jutro rano i teraz macie 100 tysięcy rzeczy do zrobienia, pakujecie się, szykujecie sobie jakiś plan podróży, nie wiem, jakiś prowiant na wyjazd, czy robicie jakąś fryzurę, paznokcie, to tutaj mowa o paniach, to może w międzyczasie spróbujecie rozwiązać tę zagadkę, bo tak naprawdę te zagadki są bardzo łatwe i bardzo szybciutko można te zagadki rozwiązać. Dlatego reżyser dał chyba takie zagadki, że ma taką świadomość, że naprawdę niewiele osób będzie miało czas, żeby te trudniejsze zagadki rozwiązywać i stwierdził, że a trudno, zagramy łatwe zagadki za nawet mniejsze pieniądze, ale niech ludzie wygrywają tę kasę. Kochani, 25 zł dla kolejnej osoby. Ja myślę, że fajnie mieć świadomość, że się coś wygrało. Będzie o czym opowiadać podczas na przykład grillowania majówkowego. A wygrałem 25 zł w zagadkowej wyspie. No to jest fajna rzecz. Powiem wam szczerze, że ja parę razy coś wygrałam. Raz nawet wygrałam bilet do Londynu. No. I to bardzo fajnymi liniami, nie będę tutaj mówiła jakimi. Także to była taka chyba moja największa wygrana, którą w życiu wygrałam podczas jakiejś loterii. Nie, trzeba było wymyślić, pamiętam, o hasło na reklamę jednej instytucji. No i okazało się, że moje hasło jest najlepsze i wygrałam bilet do Londynu. Także to była taka jedna wygrana moja. A tak co? A, wygrałam jeszcze jedną rzecz, wygrałam. Tablet wygrałam, ale mamie go dałam. Taki fajny, malutki tablecik, bardzo znanej firmy. Bardzo fajny. No, ale taki malutki, ale fajny, naprawdę sympatyczny, także mamie się sprawdza. Ponoć dzięki temu właśnie nauczyła się tutaj dotykowo ten tablet obsługiwać. Także to są takie dwie rzeczy, które wygrałam w życiu. No i powiem wam tak, że jak wygrałam to, to naprawdę cały czas potem opowiadałam znajomym, a że wygrałam fajny tablet. A co zrobiłaś? A w konkursie stylizacyjnym wygrałam taki tablet. Także to jest też taka przyjemność, że okazało się, że moja praca się spodobała i ktoś to docenił. No a wy możecie się teraz pochwalić swoją wiedzą geograficzną. Jeżeli macie rozwiązaną zagadkę, to zadzwońcie do mnie i wygrajcie pieniądze. Kiedyś wygrałam też taką fajną, to była taka zawieszka jakaś czy coś takiego i powiem wam, że mimo, że to był taki drobiazg, to się naprawdę niesamowicie cieszyłam. No drobiazg, taka zawieszka może kosztować ile? 10-15 zł, to nie była jakaś, to była jakaś zawieszka reklamowa. Także to są naprawdę takie drobiazgi, z których się bardzo, bardzo cieszymy. Więc myślę, że naprawdę mimo, że to są niewielkie pieniądze, to warto zadzwonić, warto wygrać tę kasę, chociażby dlatego, żeby mieć satysfakcję, że jako pierwszy dostałeś się do mojego studia. To co, może wybierzemy razem numer telefonu? 704-304-304. Kochani, szybciutko, jedna przygotowana osoba. No, kochani, co to za państwo? Mało literek tutaj jest, także naprawdę nie powinniście mieć problemu z tą zagadką. 704-304-304. No. Jedna przygotowana osoba. Kto? O, halo? Dzień dobry. Po raz trzeci pan, tak? Tak. Powiem panu, że pan chyba z jakąś mapą siedzi przed telewizorem. No dobra, jakie to jest państwo? Maroko. Maroko, sprawdzamy. Tak, zgadza się, to jest bardzo, bardzo dobra odpowiedź. Brawa, brawa dla pana, brawa. Ogromne brawa. Jeżeli pan tak będzie te pieniążki zarabiał, to naprawdę może jakaś romantyczna wycieczka do Casablanki. Co? Z ukochaną. Usłyszę młody głos, to pewnie jakaś narzeczona albo dziewczyna jest, która kibicuje. Kochani, no dobrze, mamy kolejną zagadkę, troszeczkę inną, więc jeżeli ktoś był dobry z geografii, to się spóźnił. Chociaż może jeszcze dzisiaj się zagadki geograficzne jeszcze w naszym programie pojawią. Teraz trzeba znaleźć różnicę między tymi dwiema żabami. No to co, są spostrzegawcze osoby przed telewizorem?
czym się różnią te obrazki. Ale nie musicie mi oczywiście tłumaczyć czym, ja tutaj może źle powiedziałam. Musicie mi tylko i wyłącznie wskazać numer pola, gdzie są te różnice. Czyli podajecie współrzędne tego pola, literkę i cyfrę. Zobaczcie, mamy od A do E i od 1 do 3. Wskazujecie numer pola, gdzie ta różnica jest. Jeżeli to będzie właśnie to pole, to wręczam Ci pieniądze. Nie musicie mi mówić, na czym ta różnica polega. Ja wiem, że to może być troszeczkę bardziej skomplikowane, bo te zagadki na spostrzegawczość zawsze są odrobinę trudniejsze, ale to są po prostu inne zagadki. Dlatego fajnie, ja się bardzo cieszę, że coś innego reżyser nam dał, bo tak jak Wam powiedziałam, w naszym programie każdy coś dla siebie znajdzie. Jeżeli ktoś na przykład jest kiepski z geografii, tak sobie myślał, o kurczę, te zagadki geograficzne grają i grają, a tutaj już proszę, coś nowego teraz, coś na spostrzegawczość. Wiem, że tutaj ten zielony kolor może Was troszeczkę irytować, bo spójrzcie, zielona żaba siedzi na zielonych jakichś liściach. U nas w studiu też zielone palmy, więc troszeczkę dużo tej zieleni się tutaj pojawiło. No ale ja z przyjemnością kogoś tutaj usłyszę. To jest już piąta zagadka w dzisiejszym programie. Mnóstwo zagadek na nas dzisiaj czeka, moi drodzy. Także spieszymy się, działamy. 25 zł dla jednej przygotowanej osoby. 704-304-304. Kto tu się do mnie na antenę dostanie? Nie jestem bardzo, bardzo ciekawa. No. Co się dzieje? Co tam mówisz? No nie mają chyba, no chyba nie mają widzowie, no nie słyszymy telefonu, także coś tam reżyser ma mroczał pod nosem, co się sam mówi. Ja wiem, że te zagadki troszeczkę więcej czasu wymagają, bo tutaj trzeba każde pole dokładnie obejrzeć, prawda kochani? No więc jaka jest moja rada? Bierzecie pole 1A w jednym obrazku i bierzecie pole A1 w drugim obrazku. Porównujecie, jeżeli wszystko się zgadza, pędzicie dalej. Bierzecie pole A2 w jednym i A2 w drugim. No i w końcu to pole znajdziecie, które ma tę różnicę. Sobie. Na pewno, jestem przekonana, że Wam się to uda zrobić, tylko musicie mieć chwilkę czasu. Kochani, jeżeli się spieszycie, to i odpuśćcie sobie tę zagadkę, ale nawet jeżeli się spieszycie, nie odpuszczajcie tej zagadki, nawet jeżeli się spieszycie. Kochani, jeżeli nie macie kupionego biletu na przykład na pociąg, na samolot, na jakiś autobus, no to nic się nie stanie, jak wyjedziecie na ten weekend majowy 5 minut później, prawda? Albo na przykład jutro, nie, jutro już każdy chce być pewnie w miejscu docelowym, także poczekajcie do godziny 18.30. Bardzo Was proszę, zostańcie z nami, nie zostawiajcie mnie tutaj samej. Ja też bym chciała już gdzieś tam być na majówce, więc wyjedźmy razem o 18.30. Co, możemy się tak umówić, że o 18.30 wyjeżdżamy razem? Dobrze, reżyser mówi tak, okej. Na motorze wyjeżdżamy. Kochani, 704-304-304. O 18.30 już zachodzi słońce? Nie, mnie się wydaje, że troszkę później, ale to jak już dojedziemy na miejsce. A, już takie jest ładne, tak, jak dojedziemy na miejsce, to już będzie takie zachodzące słońce, to już... Dobra, no to co, kochani, jedziecie z nami? No. Kochani, 704-304-304. Może jakąś żabę spotkamy. Może jakąś żabę po drodze spotkamy, co? Kochani, no wiecie przecież, jak żaba wygląda. No macie tutaj dwie żaby. Na czym polega ta różnica? Gdzie ona tam jest? Ja wiem, że tutaj jest wszystko w kolorze zielonym, ale zastanówcie się, co by było, gdybyście byli grafikiem. Co ty mówisz, jak to, że zieleń to nowy czarny? Nie no, żółty jest śliczny. Dzisiaj jest zielony to nowy żółty. No. A! No spójrz, ja mam takie właśnie w takim kolorze nawet paznokcie, widać je? Nie wycina mi greenbox wcale. My jesteśmy na plaży, a nie na jakimś greenboxie, co ty za głupoty wygadujesz. Ja tam jestem na plaży, to jest piękne słońce, ja nie wiem w ogóle o jakim greenboxie, o czym ty w ogóle mówisz do mnie? Kochani, szybciutko, 704-304-304, ten numer wybieracie, żeby tutaj na antenę się dostać, dobrze? Jeżeli jest jedna przygotowana osoba, to szybciutko zapraszam do studia, ale bardzo Was proszę, ja muszę, kochani, dopowiedzieć, żeby dzwoniły do mnie osoby tylko takie, które mają przygotowaną odpowiedź, bo już dzisiaj miałam jeden telefon, że Pani nie miała przygotowanej odpowiedzi. W
Może pani teraz ma odpowiedź już przygotowaną. Może niech pani spróbuje teraz do mnie zadzwonić. 704 304 304. Czekamy. Uwaga. Czekamy. Gdzie jest ta różnica? Które pole? Musicie mi tylko wskazać numer pola, literkę i cyfrę. Nic więcej, kochani. O, halo? Dzień dobry, E jak Elżbieta 3. E jak Elżbieta 3, sprawdzamy. Zgadza się, zgadza się. Moje gratulacje, paluszek żabce tutaj podwinął za listę. 25 złotych wędruje do pani, a my wędrujemy dzięki pani do kolejnej zagadki. Zobaczymy, czy to będzie coś nas postrzegawczość, czy coś zupełnie innego. A co to jest? No, nawet... Podobna. Czy te oczy mogą kłamać? Była taka piosenka, prawda? No. Dużo tych par oczu tutaj jest. O co chodzi? Przeczytajmy sobie szybciutko, bo ja nie znam tej zagadki. Która para oczu pasuje do gwiazdy? A, czyli musimy znaleźć jedną parę oczu, która pasuje do gwiazdy, tak? No to teraz szybciutko przypomnijmy sobie, jakie Julia Roberts ma oczy. No i przyjrzyjmy się. No tak, ale wiesz co, nieraz jest tak, że na ekranie coś tam widzimy, ale jakoś inaczej te oczy wyglądają. Przypomnijmy sobie o Julie Roberts, prawda? Jakie ona ma oczy? Które z tych par oczu są jej? A jaki ty masz kolor oczu? No? Złoty? Piwnym? No ja też mam piwne oczy. Piwne, piwne. Lubisz słowo, że oczy są koloru piwnego, tak? Oczy, mówisz, oczy zielone, szalone, oczy niebieskie, królewskie, oczy piwne, naiwne. Nie wiem, no tak mi się rymuje teraz. No bo zielone, szalone, to się na pewno mówi tak. Mnie się też kolor oczu podobno zmienia w zależności od nastroju. Nieraz mam zielone, nieraz mam piwne, nieraz mam brązowe, więc to jest takie dziwne, ale najczęściej piwne właśnie. No ale ta pani ma, załóżmy, że jeden kolor oczu przynajmniej na tym zdjęciu. Szybciutko, które oczy pasują do gwiazdy? Od 1 do 12. Bardzo dużo tych par oczu tutaj jest swoją drogą. O, i reżyser mi teraz powiedział, że pasuje parę. Znaczy, czyli nie para, tylko kilka, tak? Aha, ale żeby zgarnąć kasę, wystarczy podać jeden, tak, numerek? Jeden. Jeden numer podajecie, żeby zgarnąć pieniądze, ale to jest chyba takie ułatwienie, wydaje mi się, skoro kilka par oczu pasuje do gwiazdy, to jest łatwiej, bo gdyby tylko jedna para pasowała, to byłoby chyba zbyt trudne zadanie, skoro aż 12 mamy tych par oczu. 704-304-304. Szukamy. Oglądacie dokładnie te oczy i szukacie. Jedna przygotowana osoba. Kto z was ma pomysł, to zapraszam. No szybciutko, kochani, zobaczcie, jakie łatwe zagadki nam reżyser dzisiaj serwuje. Wykorzystajcie to, że naprawdę łatwo można pieniążki dzisiaj zarobić. 704-304-304 to jest numer, który wybieracie, żeby tutaj na antenę się dostać. Ktokolwiek jest jedna osoba? Kochani, mi wystarczy jeden gracz. Ja tutaj tłumów nie szukam, tłumów tutaj nie potrzebuję. Potrzebna mi jest jedna sprytna osoba, która ma pomysł, która para oczu pasuje do gwiazdy. Mamy tutaj 12 par oczu i kilka tych par oczu pasuje podobno do Julie Roberts, ale wy musicie wskazać tylko i wyłącznie jedną parę. Przyjrzyjcie się dokładnie tym oczom, no i który numer podajecie. Jeżeli podacie prawidłowy numer, wygrywacie pieniądze. Szybciutko, kochani, jedna przygotowana osoba. Wydaje mi się, że fajna zagadka, zwłaszcza dla panów, bo przecież panowie lubią się wpatrywać tak w oczy, prawda? Spójrz mi głęboko w oczy.
No co, naprawdę, no. Nie, nie mówię coś, coś. Ale czy ja coś mówię źle? Nie, nie. Nie, nie lubicie się wpatrywać w oczy? No, uwielbiacie się wpatrywać w oczy. Nie, teraz. Jakiś taki przekąs usłyszałam. Tak, 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 bo tak mówi naprawdę. No dobrze, kochani, obojętne czy lubicie, czy nie lubicie, teraz musicie to polubić, bo możecie wygrać dzięki tej zagadce pieniądze, które oczy pasują do gwiazdy. Jeden numer podajecie mi, wystarczy jeden numer, mimo że więcej tych par oczu pasuje do Julie Roberts, ale wy podajecie mi tylko i wyłącznie jeden numerek, od 1 do 12. No, ale pospieszmy się, kochani, bo reżyser też się chyba nudzi, bo zmienia nam tę muzykę. Kochani, no dobrze, że zmienia muzykę, a nie zagadki w sumie, prawda? Także nie jest źle. Wszyscy myślą o wyjeździe, wszyscy się pakują, wszyscy są w drodze, wszyscy już planują trasę, jak będą jechać. Ciekawe, gdzie jeździecie. Mnóstwo osób wyjeżdża z takich mniejszych miasteczek, do Kazimierza na przykład, prawda? Sandomierza, takie Zamościa na przykład, takie miejscowości urokliwe, które warto akurat może te 3 dni sobie zwiedzić. No, szybciutko, kochani. Ale może ktoś jest przed telewizorem, kto w ogóle nie wyjeżdża nigdzie, albo dopiero tak jak reżyser mówi jutro, gdzieś planuje wyjazd. Albo stwierdził, że jeszcze ma chwilkę i może spróbować tę zagadkę rozwiązać. 704-304-304. No, szybciutko, moi drodzy. Jedna przygotowana osoba jest nam potrzebna. Kto to będzie? Kto z was ma pomysł? Które oczy, która para oczu pasuje do gwiazdy? Kilka od razu wam powiem, że par oczu do gwiazdy pasuje, ale wy musicie mi podać jedną parę. Jeszcze raz to powtarzam, bo ktoś może sobie pomyśleć, a może ten numer, a może ten. No to może się okazać, że i ten pasuje do gwiazdy, ale podajesz mi tylko jeden numerek. Także żebyście się nie zestresowali, że na przykład wydaje wam się, że i ten numer pasuje. Bo może tak być, że wszystkie 3 numerki, które wypatrzyliście, pasują właśnie do oczu Julie Roberts, ale podajecie mi tylko jeden. Możecie mi podać oczywiście wszystkie 3, nie ma problemu. Szybciutko, kochani, jedna przygotowana osoba. 704-304-304. Macie odpowiedź przygotowaną? No to łapcie za telefon i do mnie zadzwońcie. Nie mamy już więcej czasu, kochani. Naprawdę my musimy się bardzo, bardzo, bardzo pospieszyć. Bo będziemy kończyć pomalutku. Kolejne zagadki na nas czekają. Sami widzicie, że dzisiaj mamy naprawdę fajne tempo. Mnóstwo różnorodnych zagadek nam reżyser dzisiaj serwuje. Także mnie się program bardzo podoba. Cieszę się, że tutaj jestem. Mam nadzieję, że wy też. No i kolejna osoba ma szansę wygrać pieniądze. 25 zł dla jednej osoby. Kto z was ma pomysł? Kto z was już wie? O, halo? Halo? Dzień dobry, witam. Jaka jest odpowiedź? Szalam, chyba 4. Czy to jest dobra odpowiedź, panie reżyserze? Nie? Nie jest to 4? Na pewno? Jaki pan w te oczy wpatrywał? To jak? No nie. To co? Ajajajajaj? Ajajajajaj? Ojejku. Nie 4, no. No to się porobiło. Druga pomyłka ajaj, dzisiaj. Ajajajaj. Ajajaj. Nie takie proste wcale, jakby się mogło wydawać, co? Wiemy, kochani, że to nie jest para oczu numer 4. Czyli jedne nam odpadają. W takim razie, które pasują do oczu Julie Roberts? Jeszcze raz się pytam. A może ktoś wypatrzył inną parę oczu niż pan? Ja ci powiem. Tak.
Bo słuchajcie, bo tak się dzieje, bo, że te inne pary oczu, które tutaj są, należą do innych gwiazd. I może wam się po prostu kojarzyć, bo oglądamy mnóstwo filmów z tymi gwiazdami. I jak sobie myślicie, o znam te oczy, to na pewno to są Julie Roberts oczy. No a właśnie nie. A ta czwórka to były czyje? Nie, nie, reżyser nie będzie teraz nic mówił, żeby już nie kręcić wam. Także szukamy oczu Julie Roberts. Jedna para oczu musi być. Więcej tych par oczu należy do Julie Roberts tutaj, ale wy mi wskazujecie tylko jeden numer. Ciekawa zagadka, naprawdę powiem ci, że bardzo ciekawa. Bo i na spostrzegawczość, i też na taki spryt jakiś ta zagadka jest. Ciekawa, naprawdę. Trzeba takie niuansiki, detale umieć wypatrzyć. Aż jestem w szoku, że taką zagadkę wymyśliłeś. Ja nie grałam nigdy tej zagadki. Naprawdę pierwszy raz tę zagadkę gram i bardzo mi się ona podoba, powiem szczerze. Poszukamy. No, kochani, jedna osoba? Ktokolwiek? O, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panią. Który numer oczu pasuje do Julie Roberts? Ja myślę, że 8. Ósemeczka, sprawdzamy. Panie reżyserze, tak? Tak, 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 pasuje ósemka. Ja wypatrzyłam, powiem wam, trójkę, więc dlatego się zawahałam. Trójka też pasowała. Ja wam teraz tylko powiem, że tak, siódemka to była Natalie Portman, tak? A dziewiątka to była Keira Knightley, a dwunastka powiem wam, że nie wiem. Nie mam pojęcia, dwunastka. Szóstka to chyba Scarlett Johansson, o ile się nie mylę. Scarlett Johansson to była Keira Knightley i Natalie Portman, a dwunastka nie wiem. No ale ważne, że nie musimy wskazywać po samych oczach, czyje to są oczy, bo to byłoby chyba zdecydowanie trudniejsze zadanie już dla jakichś kinomanów. Kochani, biegniemy dalej do kolejnej zagadki, no bo coś nam się ta zagadka przedłużyła, więc musimy to tempo podgonić. To już będzie szósta zagadka, albo siódma nawet, siódma. Siódma zagadka w dzisiejszym programie. No i co reżyser dla nas przygotował? Zobaczmy. Kochani, mówiłam, że dzisiaj dla każdego coś miłego się w programie znajdzie. Były zagadki geograficzne już, były zagadki na spostrzegawczość, a teraz mamy zagadki matematyczno-logiczne. Co my musimy zrobić? Z przełożeniem jednej zapałki trzeba zrobić prawidłowe równanie. Kochani, jeszcze ważna uwaga. Wy żadnej zapałki stąd nie zabieracie. Żadnej zapałki nie dorzucacie. Powiem wam tak, zostaje tyle zapałek, ile tutaj jest, z tym, że jedną zapałkę z jakiegoś tam miejsca przekładacie w jakieś inne miejsce. W taki sposób, żeby lewa strona równała się prawej, zgodnie ze zasadami matematyki. Musi to być prawidłowe równanie, no bo wszyscy, moi drodzy, wiemy, że 6 minus 4 nie równa się 9, prawda, tylko 2. No to nie trzeba być orłem z matematyki, żeby wiedzieć, że to jest błędne równanie. Trzeba zrobić, żeby prawidłowe równanie to było zgodne właśnie z zasadami matematyki. To jest bardziej moim zdaniem zagadka logiczna nawet niż matematyczna, no bo matematykiem tutaj nie trzeba na pewno być jakimś ekspertem z tej dziedziny. Trzeba po prostu myśleć logicznie. Trzeba umieć przełożeniem... Nie! Trzeba przełożeniem... Nie! Nie, nie, te zagadki są bardzo fajne. Moment, ja bardzo lubię te zagadki. Bo reżyser mówi, że Bolinka, wiem, że ty tych zagadek nie lubisz, to może ja zmienię te zagadki. Ale jeśli chodzi o to, czy ja lubię, czy ja tych zagadek nie lubię, to... to mają być zagadki dla widzów. No, a może są przed telewizorem widzowie, którzy są dobrzy z matematyki. Kochani, sprawdzamy, czy jest jakaś osoba, która umie tak matematyczno-logicznie pomyśleć. Przełożeniem jednej zapałki w jakieś inne miejsce trzeba zrobić prawidłowe równanie. 6 minus 4, kochani, nie równa się 9, prawda? Wiemy o tym, że nie równa się 9. Równa się 2.
ale wy musicie zrobić nie tak, żeby nawet 6 minus 4 równało się 2, tylko musicie jakimś przełożeniem jednej zapałki w jakieś inne miejsce spowodować, żeby to równanie było prawidłowe. Moi drodzy, mam nadzieję, że to się wam uda, że są przed telewizorem osoby, które czekały na te zagadki matematyczne. Jeszcze mnóstwo zagadek dzisiaj przed nami, także nie odchodźcie sprzed telewizorów, bo teraz gramy zagadki matematyczne, ale jeszcze różne zagadki dzisiaj zagramy. Były zagadki związane z geografią. Coś dla podróżników, dla osób, które lubią czytać o różnych krajach, o zwyczajach tam panujących. Następnie graliśmy zagadki na spostrzegawczość. Było też coś dla kinomanów, no bo przecież trzeba było znaleźć oczy gwiazdy Julie Roberts. A teraz coś dla osób myślących logicznie. Czy ktoś wie przełożeniem jednej zapałki w jakie miejsce, czyli której zapałki w jakie inne miejsce musicie zrobić, da się zrobić prawidłowe równanie. Nie musicie mi tłumaczyć, jak tą zapałkę przekładaliście, podajecie mi tylko to równanie, czyli coś tam minus, coś tam równa się coś tam. W ten sposób działacie, także tylko i wyłącznie podajecie mi prawidłowe równanie, które stworzyliście tutaj przełożeniem którejś zapałki, a my już będziemy wiedzieć, jak tę zapałkę przełożyć, w które miejsce. Także, moi drodzy, ja się tak troszkę zaczęłam spieszyć, bo zbyt dużo czasu nam zajęła ta poprzednia zagadka. Troszeczkę się przez to nam przedłużyło. Mamy tutaj obliczony czas na każdą zagadkę, więc musimy się pospieszyć. Dlatego, kochani, ja teraz razem z wami szybciutko wybiorę numer do studia. Jeśli jest przed telewizorem jedna sprytna osoba, to mam ogromną nadzieję, że ten numer ze mną wybierze. 704 304 304. 25 zł dla kogo? Kto ma rozwiązaną już zagadkę? Kto mi powie, jakie jest prawidłowe równanie? Kto je odczytał? Kto już wie? Kto już widzi? Kto zobaczył już, jaką zapałkę gdzie trzeba przełożyć, żeby równanie wyszło prawidłowe? Szybciutko, kochani. Jedna przygotowana osoba. Kto to będzie? Czekamy. Przekładamy jedną zapałeczkę w jakieś inne miejsce i tworzymy prawidłowe równanie. Zgodne z zasadami matematyki. Prawa strona musi się równać lewej stronie, prawda? Tak było na matematyce. Z tego co pamiętam, troszkę czasu temu to było. Chociaż powiem wam, że kończyłam klasę matematyczno-fizyczną, więc takie rzeczy wiem. No myślę, że nie trzeba kończyć klasy matematyczno-fizycznej, żeby takie rzeczy wiedzieć. Wystarczy skończyć kilka klas szkoły podstawowej, żeby wiedzieć, że prawa strona musi się równać lewej stronie przy równaniu. No i dobrze teraz, kochani, ale logika chyba jest dopiero w liceum. Kto wie, przełożeniem której zapałki, w jakie miejsce stworzymy prawidłowe równanie? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że my te zagadki matematyczno-logiczne gramy akurat dzisiaj, kiedy wszyscy już myślą o wypoczynku, o relaksie, a tutaj nagle każesz widzom myśleć logicznie, kombinować przełożeniem której zapałki, gdzie mamy stworzyć prawidłowe równanie. No ale sprawdzamy. Kochani, jak sami widzicie, dzisiaj mnóstwo różnych zagadek, także to, że gramy teraz te zagadki logiczne, nie znaczy, że kolejna zagadka też będzie matematyczno-logiczna. Jeszcze mamy dużo czasu, kochani, jeszcze mnóstwo zagadek zdążymy rozegrać. Mnóstwo czasu. Ja się bardzo cieszę, że jesteście jeszcze. No bo mam nadzieję, że te osoby, które były z nami na początku programu, to z nami cały czas są. Czekamy. Kto? Kto z was już widzi? Kto z was już wie, jaka jest odpowiedź? Komu się udało? Szybciutko, kochani. Jedna sprytna osoba. 6 minus 4 równa się 2, no więc może tak się da zrobić. Szybciutko, kochani. Jeden sprytny gracz. Kto z was wie? Ale chyba to był zły pomysł, że gramy te zagadki logiczne. Dzisiaj mamy ostatni dzień kwietnia. Wszyscy myślą o wypoczynku, a nie o tym, żeby rozwiązywać trudne zagadki. A przynajmniej moim zdaniem te zagadki logiczne, matematyczne są nieco trudniejsze od tych zagadek, które graliśmy przed momentem jeszcze.
ale może przed telewizorem są osoby, dla których te zagadki są dużo łatwiejsze. Wszystko zależy od umiejętności. Jedni są lepsi w tych zagadkach na spostrzegawczość, ktoś w tych zagadkach literowo-słownych, a ktoś jeszcze jest lepszy w tych zagadkach logiczno-matematycznych. To wszystko zależy od tego, jakie cechy posiadamy. Ja na przykład wolę te zagadki geograficzne. Powiem wam, że chyba najbardziej je lubię. Te zagadki na spostrzegawczość też nie są złe, a to z tymi logicznymi to... Oj, nie, to nie dla mnie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jaka jest odpowiedź? 5 dodać 4 równa się 9. 5 dodać 4 równa się 9. No tutaj się z panem zgodzę. I czy się zgadza to równanie? Tak, zgadza się. Przełożył pan za połeczkę, widzę, z szóstki do minusa. Z minusa powstał plus, a z szóstki powstała piątka. Tak? No brawa. Ogromne brawa dla pana. 5 plus 4 równa się 9. Kochani, i kolejna zagadka, jakaś taka matematyczno-logiczna, ładne kolory, taka optymistyczna tęcza. Szukamy. Wiemy, że 7 minus 4 nie równa się 5, tylko 3. No ale to nie jest żadne odkrycie. Musicie mi powiedzieć, która zapałka, gdzie musi zostać przełożona, żeby równanie było prawidłowe. Czyli znowu, żeby lewa strona równała się prawej. Zgodnie z zasadami matematyki wszystko musi być. Szukamy. Myślimy, patrzymy, bierzemy kartkę, długopis, albo nie. Moi drodzy, jaką kartkę, długopis? Bierzemy zapałki po prostu. Bierzemy zapałki. Jeżeli w domku macie zapałki, ewentualnie jakieś wykałaczki, to spróbujcie je rozrzucić, właśnie ułóżcie je w takiej kolejności, jakiej mamy, czyli spójrzcie sobie na stoliku, na przykład 7 minus 4 równa się 5 i zastanówcie się przełożeniem, której zapałki, gdzie można stworzyć prawidłowe równanie. No? Szybciutko, moi drodzy, kto z was jest dobry w tego typu grach? Jedna osoba widzę, że jest, bo przed chwilką wpadła do studia, podała mi prawidłową odpowiedź. Kto następny? Czy jest przed telewizorem jeszcze jedna osoba, która ma pomysł, jak tę zagadkę rozwiązać? A może pan ponownie tutaj do nas wpaść? Oczywiście, że tak, także tutaj sami widzicie, że wiele razy ta sama osoba może wpaść na antenę. Kto z was widzi? Może ktoś już zobaczył, jak powinno wyglądać prawidłowe równanie? I czy da się tak zrobić, żeby przełożyć jakąś zawałkę w jakieś inne miejsce i stworzyć prawidłową odpowiedź? No bo dać to się da na pewno. Tylko która zapałka, gdzie musi zostać przyłożona? Wy nie zabieracie zapałki w ogóle z równania, albo nie dorzucacie jakiejś od siebie. Przerzucacie jedną zapałkę z jednego miejsca w drugie. Po prostu w ten sposób działacie. Żeby nie było tak, że ktoś na przykład zabierze jedną zapałkę i powie, o już mam prawidłową odpowiedź. Nie. Zabieracie, ale zostawiacie ją w równaniu, czyli przekładacie ją w inne miejsce. Wszystko jasne? No to do dzieła. Kombinujecie, myślicie. Pobawcie się tymi zapałkami, które teraz macie na stole, bo pewnie jesteście teraz zaopatrzeni w jakieś zapałki, wykałaczki, myślicie co i jak. Szukamy, kochani, myślimy, kombinujemy. No. Jedna zapałka jest w złym jakimś miejscu. Musicie przełożyć jedną zapałkę w jakieś inne miejsce. To jest dobre z logiki, matematyki. Jedna osoba. No, czekam. Cokolwiek.
szybciutko, kochani, jedna osoba. No kochani, szybciutko. Jedna zapałka jest w jakimś złym miejscu. Musicie przełożeniem jednej zapałki w jakieś inne miejsce stworzyć prawidłowe równanie. Komu się to uda? Szybciutko, jedna przygotowana osoba jest mi potrzebna. Kochani, tak jak wam mówiłam, sprawdzamy dzisiaj różne umiejętności wasze. Geografia, film, spostrzegawczość, matematyka, logika. Zobaczcie, ile dzisiaj się dzieje w naszym programie. Jeżeli teraz włączyłeś telewizor, no to już mnóstwo zagadek za nami, mnóstwo osób już wygrało dzisiaj pieniądze, chyba z 7 czy 8 osób już wygrało kasę. Kolejna zagadka, kolejni zwycięzcy za momencik się pojawią, także jeżeli jesteś już teraz przed telewizorem, to zostań z nami, dobrze, że dotarłeś już do domu, bo jeszcze mnóstwo zagadek na nas dzisiaj czeka. Kto z was już wie, jaka jest odpowiedź? Kto przełożeniem jednej zapałki w drugie jakieś miejsce stworzył prawidłową odpowiedź? Jedna osoba jest mi potrzebna, jedna osoba mi spokojnie wystarczy, moi drodzy. 704-304-304. Kto ma odpowiedź? Kto jest przygotowany już? Ktokolwiek? Czekam. I? Kto tu wpada? Jedna osoba nam wystarczy. Kto to będzie, kochani? 704-304-304. I? O, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jednym z dwóch rozwiązań będzie 7 odjąć 4 równa się 3. 4 równa się 3. No tak, rzeczywiście, wystarczyło po prostu zamienić jedną zapałkę z piątki, piątkę przesunąć, po prostu tę zapałkę tak troszeczkę przesunąć, tak? O to chodzi? Drugie rozwiązanie to było 1 plus 4, reżyser mówi, równa się 5, czyli zabraliśmy ten daszek z siódemki i zamieniliśmy minus z plusem. Ogromne gratulacje, proszę pani, wygrała pani 25 zł, kolejna zagadka już może zostać za kilka rozegrana. Naprawdę super, że się udało, że są przed telewizorem osoby, którym też odpowiadają te zagadki logiczno-matematyczne, bo troszeczkę się tych zagadek, powiem wam szczerze, obawiałam. No i zmieniamy znowu, kochani, formę. Teraz będziemy znowu ćwiczyć spostrzegawczość, ale troszeczkę inaczej. Już nie dopasowujemy żadnych oczu. Tutaj spójrzcie, oczu żadnych nie widać. Tutaj mamy po prostu kask założony i 25, kochani, tutaj mamy obrazków. Jeden różni się od pozostałych. Jeden obrazek różni się od pozostałych, także znowu przechodzimy do zagadek na spostrzegawczość. Który obrazek różni się od pozostałych, musicie mi wskazać, podajecie mi literkę i cyfrę od A do E, od 1 do 5. Szybciutko, kochani, 25 zł dla jednej przygotowanej osoby. Bardzo fajnie, że tak urozmaicamy sobie chyba ten czas, że różne zagadki możemy zagrać, jeżeli komuś się nudziły te zagadki logiczno-matematyczne, bo ktoś na przykład jest kiepski w tych zagadkach i stwierdził, a to ja teraz poczekam, no to mam nadzieję, że nie wyłączyłeś telewizora, że jesteś z nami cały czas i jeśli jesteś dobry w tych zagadkach na spostrzegawczość, to za momencik usłyszę cię na antenie z prawidłową odpowiedzią do mnie, tutaj wpadniesz, wskażesz mi literkę i cyfrę obrazka, który różni się od pozostałych. Który obrazek? Tylko podajecie mi współrzędne, nic więcej. Literka i cyfra. No. No. Myślimy, myślimy, kochani. Oglądamy dokładnie te obrazki, porównujemy sobie A1 za 2, A2 za 3, A3 za 4. Także na spostrzegawczość znowu, ale troszeczkę inaczej, bo nie mamy dwóch obrazków, gdzie musimy znaleźć na przykład pole, w którym jest ukryta różnica, tylko musimy wskazać tutaj jeden obrazek,
który różni się jakimś detalem od pozostałych. Powiem wam szczerze, że zadanie nie jest łatwe, bo tak naprawdę tutaj zbyt wielu jakichś rzeczy, zbyt wiele się nie dzieje. Mamy żółte tło, mamy pomarańczowo-czarne kaski. Ja widzę, że wszędzie te kolory są, także chyba w kolorach nie ma żadnej różnicy. No zastanawiam się, o co tutaj może chodzić reżyserowi. Wszystkie są w tę samą stronę poodwracane. Może coś pod tym kaskiem jest, nie wiem, może znowu jakieś oczy chodzi. Nie no, ale tutaj nic nie widać, nic pod tych kasków nie wystaje, żadne oko, żaden nos. Nie mam pojęcia, co może polegać. Podejdźcie bliżej do ekranu telewizora, bo chyba to jest jakiś detalik, szczególiki, tylko tak się da tę zagadkę rozwiązać, podchodząc blisko do telewizora i porównując jeden obrazek z drugim, a jeden za dwa, a dwa za trzy, a trzy za cztery. Myślę, że wam się to uda zrobić. 25 zł mam dla jednej przygotowanej osoby, kochani. Kto to będzie? Kto do mnie wpadnie do studia jako pierwszy? Czy są przed telewizorem jeszcze osoby, które są spostrzegawcze? Były takie osoby, bo już na spostrzegawczość dzisiaj zagadki graliśmy. Mam nadzieję, że zostaliście z nami i że za chwilkę którąś z tych osób może usłyszę, jeżeli nikogo nowego przed telewizorem nie ma. Chociaż tak naprawdę z minuty na minutę tych widzów jest coraz więcej osób przybywa, bo kończycie po prostu pracę i wracacie do domku. Jest to w końcu już prawie w pół do szóstej, także za moment kolejni widzowie powinni do nas dołączyć. Chyba, że tak jak mówię, wyjeżdżacie gdzieś i od razu może bezpośrednio z pracy gdzieś już pojechaliście. Są takie osoby, które rano przyszły do pracy już z bagażami i od razu z pracy postanowiła wyjechać, żeby już nie wracać do domu niepotrzebnie i nie tracić tego czasu. No to tych widzów dzisiaj mieć na pewno nie będziemy, pewnie na te osoby będziemy musieli poczekać aż do poniedziałku. No ale dobrze, moi drodzy, mało osób przed telewizorem, jest ogromna szansa dla tych osób, które program oglądają. Mała konkurencja, więc bardzo łatwo możesz dostać się do studia. Już dzisiaj mnóstwo osób pieniądze wygrało, kolejna osoba ma szansę na pieniądze, tylko teraz trzeba wskazać jeden obrazek, który od pozostałych się różni. Mówisz mi literkę i cyfrę. Od A do E, od 1 do 5. Komu z was się udało już zagadkę rozwiązać? Szybciutko. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? Czekam. No szybciutko, kochani. Reżyser mówi, że może ta zagadka jest za mała. No może właśnie tak, może masz rację, że trzeba tę zagadkę powiększyć. To możemy ją dać na pełen ekran i troszeczkę powiększyć, żeby każdy miał szansę ją rozwiązać. I dajmy jakiś czas widzom na pomyślenie, na poszukanie tego obrazka, który różni się od pozostałych. I powiększamy odrobinkę zagadkę. 3 minutki mamy. Czas na szukanie. I ja muszę dopowiedzieć, moi drodzy, czas start. Szukamy. Thank you.
Kochani, bo my wracamy do studia, ja muszę usłyszeć odpowiedź. Jedna przygotowana osoba jest nam teraz potrzebna. Kto już wypatrzył ten jeden obrazek, który różni się od pozostałych? Czy jest jedna taka osoba? Czekam. Jedna sprytna osoba. Tłumów tutaj nie poszukujemy, czekamy na jednego gracza, który ma pomysł, któremu udało się wypatrzyć ten jeden obrazek. Ja wiem, że tutaj potrzebny jest spryt. Kochani, wiem już, na czym ta różnica polega, bo przez te 3 minutki poszłam do reżysera zapytać się, na czym ta różnica polega. I ja się wcale nie dziwię, że tego telefonu jeszcze nie słyszę, że jeszcze nie ma osoby, która by rozwiązała tę zagadkę, bo to wcale nie jest, kochani, takie proste, jak mogłoby się tam wydawać. Naprawdę, tutaj trzeba mieć, no trzeba po prostu mieć taki pewien rodzaj sprytu, trzeba umieć tę zagadkę pod odpowiednim kątem zobaczyć, no ale jeśli ktoś jest na tyle sprytny, że to da radę ktoś na pewno. Szybciutko. Jeden gracz, jedna osoba. Czekam. Udało się komuś? No. Kochani, co się dzieje? Jedna przygotowana osoba jest mi tylko potrzebna. Kto to będzie? No kochani, co się dzieje? Jedna osoba. Dobrze, ja wybieram numer i czekamy na jednego gracza. 704. 304. 304. Czekam. Jedna osoba. No kochani, szybciutko, kto widzi, kto wypatrzył ten jeden obrazek, który różni się od pozostałych? Jest jeden taki gracz czy nie? Bo jeśli nie ma takiej osoby, to musimy kończyć. Jeśli te zagadki nam nie idą, to może powinniśmy wrócić do tych zagadek matematyczno-logicznych, bo one jakoś chyba mimo wszystko lepiej nam szły. Mimo że ja wolę te zagadki na spostrzegawczość, to te zagadki matematyczno-logiczne jakoś nam chyba dzisiaj sprawniej szły. Za każdym razem inni widzowie są przed telewizorem, także ja tego nigdy nie wiem, kto ogląda akurat nasz program.
Kochani, czekam. Jeden gracz. 7043. O, mam telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. Jaka jest odpowiedź? D jak Doberman 4. D jak Doberman 4. Pewnie pana ma jakiegoś Dobermana, co? Ma pan Dobermana w domu? Nie, nie mam. To skąd panu tak mówiłam, że to Doberman? No dobra, to jest prawidłowa odpowiedź. Lecimy dalej do kolejnej zagadki. Kochani, teraz znowu zagadka na spostrzegawczość. Jednak reżyser nie zrezygnował z zagadek na spostrzegawczość. Stwierdził, że będziemy te zagadki grać dalej. No nie wiem dlaczego, skoro tak długo czekaliśmy na odpowiedź. Kochani, my mamy tutaj znak drogowy. I uwaga, uwaga, to jest znak drogowy, który się przyda, więc to jest za zwierzak tutaj tylko. Ale zwykle trzeba uważać na różne jakieś jelenie, które sarny, które skaczą po szosie. No niestety zdarzają się takie różne wypadki. Także trzeba uważać teraz, zwłaszcza jadąc na ten długi weekend majowy. Więc myślę, że taki dobry znak. Kochani, żebyśmy mogli dokładniej się tym zwierzakom przyjrzeć, tej zagadce, to ja bym poprosiła reżysera, żeby zrobił to samo, co przy poprzedniej zagadce, czyli dał 3 minutki, powiększył zagadkę, wrzucił ją na pełen ekran i żebyśmy sprytnie jakoś umieli wtedy do tej zagadki podejść. Bo nie wszyscy mamy duże telewizory i zobacz, jak powiększyłeś tamtą zagadkę, daliśmy te 3 minuty, to usłyszeliśmy telefon. Więc ja bym proponowała, żebyśmy zrobili dokładnie to samo z tą zagadką. Kochani, musicie mi wskazać tylko literkę i cyfrę, także dokładnie to samo robicie, co przy tej zagadce poprzedniej. No i mam nadzieję, że reżyser się zgodzi powiększyć naszą zagadkę, że zrobi to samo, co przed momentem zrobiliśmy, czyli ten czas na szukanie nam da. No i jest, czas na szukanie, 3 minutki, kochani. Zagadka wędruje na pełen ekran, teraz jest powiększona. Przyglądacie się dokładnie, wykorzystujecie ten czas i podajecie mi prawidłową odpowiedź.
Kochani, jedna osoba. No. Szybciej.
Króciutko, kochani, jedna osoba. Ja już wiem, na czym polega ta różnica i od razu wam powiem, że to jest bardzo sprytnie ukryte, także nie każdy jest w stanie to zauważyć. Być może będą nawet osoby przed telewizorem, które będą się wpatrywać w to konkretne miejsce, w ten konkretny obrazek, ale nie wypatrzą tej różnicy. Dlatego, jeżeli jesteś przed telewizorem, jeżeli masz pomysł, jeżeli wypatrzyłeś ten obrazek, to szybko łap za telefon, bo nie masz dzisiaj konkurencji. Mnóstwo osób teraz właśnie jedzie na długi weekend majowy i właśnie te znaki drogowe. Wiele osób teraz mija, jadąc na miejsce docelowe, a ty może jesteś w domu, może zdecydowałeś się spędzić ten weekend majowy w domu, a może jutro wyjeżdżasz. Jeżeli jesteś przed telewizorem, jeżeli wiesz, jaka jest prawidłowa odpowiedź, chwyć szybciutko za telefon, wybierz numer do mojego studia. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Teraz. Kto ma pomysł? Jedna przygotowana osoba? Siedem zero cztery trzy zero cztery trzy zero cztery. Czekam. No. Kochani, szybciutko. No dobrze, to może wybierzmy razem numer, bo zagadka była powiększona, więc ja liczę na to, że jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, której udało się wypatrzyć ten obrazek. Uwaga, jeżeli ktoś taki jest, to teraz 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. Czekam. I? Jeden obrazek, literka i cyfra, od A do E, od 1 do 5. Kto widzi? Kochani, kto ma pomysł? Bo ja też nie uwierzę, że nie ma ani jednej osoby przed telewizorem, której by się udało rozwiązać zagadkę. Jeden gracz mi wystarczy. Zagadka nas postrzega wcześniej. No przed chwilką ją graliśmy. Ktoś wpadł do studia, rozwiązał zagadkę. Czy jest jeszcze jedna osoba, która chciałaby zarobić te pieniądze? No kochani, szybciutko, jedna przygotowana osoba, bo naprawdę my nie mamy czasu już. Jeden gracz, kto? Kto widzi? Kto wypatrzył ten jeden obrazek, który jest inny niż pozostałe? To jest taki detalik, szczególik, naprawdę to są takie niuansiki zwykle, ale mi jest potrzebna jedna sprytna osoba, ja tutaj tłumów nie potrzebuję. Jeden gracz, kto to będzie? Kochani, uwaga! Czekam.
halo? Dzień dobry, D jak Dorota 1. Dzień dobry pani, D jak Dorota 1, sprawdzamy, to jest dobra odpowiedź. Tak, 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 zgadza się, to był ten obrazek. To był chyba inny zwierzak, na którego musimy uważać. Aby się zgarbił troszkę po prostu. Kochani, kolejna zagadka przed nami, kolejna zwyciężczyni jest. Dzisiaj jakoś taki wyrównany wynik, bo chyba tylu samo panów, tyle samo pani wygrało pieniądze. Zobaczcie, zagadka zupełnie inna od tych poprzednich. Co chwila nowa zagadka. Teraz zagadka literowo-słowna. Trzeba ułożyć słowo ze wszystkich literek. Pamiętajcie, kochani, że wykorzystujemy wszystkie literki. 9 literek tutaj jest. Musimy te literki zmiksować i ułożyć odpowiednie słowo. Jedno słowo tutaj nam pasuje. Szybciutko, kochani. Bierzemy kartkę długopis, zapisujemy sobie na kartce te literki, które tutaj są. Miksujemy, miksujemy. Jeżeli zmiksujemy jakieś słowo, to wtedy szybciutko z tym słupkiem wpadamy do studia. Numer bez zmian 704-304-304. Kochani, kolejne pieniądze czekają na kolejną osobę, która za chwilkę do mojego studia wpadnie. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kto zarobi kolejne pieniądze? 9 literek. Mieszamy, mieszamy i układamy, odczytujemy słowo. Mam nadzieję, że ci się to uda zrobić. Jestem przekonana, że uda ci się to zrobić, tylko musisz chwilkę czasu spędzić z tą zagadką, bo tutaj mamy aż 9 literek, także troszkę tych kombinacji na pewno będziesz musiał potworzyć, zanim to słówko odczytasz, ale jeżeli masz czas, jeżeli masz chwilkę, to myślę, że powinno ci się to udać zrobić, także do dzieła, kochani, próbujemy rozwiązać zagadkę i jak tylko zagadkę będziemy mieli rozwiązaną, to błyskawicznie wpadamy tutaj na antenę. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kto to będzie? Działamy szybciutko, kombinujemy, zastanawiamy się, kartka, długopis, mieszamy, miksujemy, tworzymy jakieś fajne słowo. Jak stworzymy to słowo, to chwalimy się swoim sprytem i szybkością tutaj na antenie, no bo może się okazać, że za chwilkę usłyszę telefon. Tutaj różne rzeczy się zdarzają, sami widzicie, że nieraz dłużej czekamy na odpowiedź, nieraz bardzo szybciutko ten telefon słyszymy, także nie ma jakiejś reguły, jak tylko jest przed telewizorem osoba, która rozwiąże zagadkę, błyskawicznie zapraszam na antenę i w każdej chwili mogę Cię tutaj usłyszeć. 704-304-304. Tylko jeszcze raz bardzo Was proszę, żebyście dzwonili dopiero w momencie, jak macie przygotowaną odpowiedź, bo dzisiaj już miałam dwie pomyłki. Także trzeciej pomyłki już nie chcę mieć. Jedna sprytna osoba. Kto widzi? Kto widzi, jakie to jest słowo? Przekładamy literki, kombinujemy, tworzymy, fajne słowo powstaje nam i dzwonimy. Każda zagadka, zobaczcie, inna. Dlatego mówiłam na samym początku, że nawet jeżeli jakaś zagadka Wam się nie podoba, to nie odchodźcie daleko od telewizora, bo za momencik zupełnie inna zagadka się pojawi. I sami widzicie, że tak jest. Zagadki na spostrzegawczość, zagadki matematyczno-logiczne, zagadki filmowe, zagadki geograficzne, literowo-słowne, naprawdę mnóstwo różnych fajnych zagadek w dzisiejszym programie. I to jest kolejna zagadka, która się na antenie właśnie w tym momencie pojawiła. Dopiero co się zagadka pojawiła, więc jeżeli nawet teraz dopiero włączyłeś telewizor, bo dopiero dotarłeś do domu z pracy, no to nic straconego. Jeszcze masz szansę w naszym programie dzisiaj zarobić sobie fajne pieniądze, bo jeszcze fajne zagadki na nas czekają. To jest kolejna zagadka, która teraz jest na antenie od kilkudziesięciu sekund gdzieś, tak bym powiedziała, nie wiem, minutę może ta zagadka z nami tutaj jest. 9 literek, miksujemy te literki i odczytujemy słowo, które można z tych 9 literek odczytać. 25 zł dla kogo? 704-304-304. Czekam, co to za słowo? Udało się komuś? Ktoś z Was już wie, jakie to jest słowo? Jeśli by ktoś wiedział, to pewnie już bym usłyszała telefon, czyli cały czas jeszcze to słowo widać, tworzycie. No to twórzcie, szybciutko. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Kochani, jedno słowo dziewięcioliterowe, jedno słówko tutaj jest, 9 literek to słowo ma, miksujecie, mieszacie te literki i odczytujecie to słowo tutaj u mnie na antenie. To się musi udać, więc ja czekam na jedną osobę, która sobie z tą zagadką poradzi. Kto to będzie? Szybciutko, kochani, jedna osoba.
Czekam. Się dzieje. Trzeba, no, widać, że te zmiany kategorii zagadek różnych, które dzisiaj gramy, powodują, że też trzeba zmienić swój tok myślenia, no bo teraz już nie gramy zagadek na spostrzegawczość, tylko teraz gramy zagadkę literowo-słowną, więc już trzeba troszeczkę zacząć inaczej kombinować. Już nie szukamy różnic, tylko teraz szukamy słowa. Mamy 9 literek do dyspozycji, wszystkie literki wykorzystujemy i odczytujemy słowo, które można odczytać właśnie z tych 9 literek. Trzeba po prostu w odpowiedniej kolejności te literki ułożyć. Ja myślę, że to jest do zrobienia, tylko trzeba szybciutko zadziałać, no bo jak ktoś będzie przed telewizorem, kto sobie z zagadką poradzi, to na pewno tutaj do mnie do studia się dostanie, fajnie. No i nawet jeżeli ty będziesz miał przygotowaną odpowiedź, a nie wybierzesz numeru, to ta osoba zabierze pieniądze. Także zabiera pieniądze ta osoba, która podejmie wyzwanie, która podejmie decyzję. Tak, wiem, jaka jest odpowiedź, wybieram numer, wpadam na antenę. Bo ja tę odpowiedź każdą muszę tutaj na antenie usłyszeć. Już mnóstwo osób dzisiaj pieniądze wygrało. Naprawdę miałam wielu, wielu, wielu zwycięzców. No i teraz czas na kolejną chyba osobę już. Kolejny gracz ma szansę zarobić teraz pieniądze. Czekam na ciebie, jeżeli masz oczywiście to słowo, może to słowo masz nawet zapisane na kartce. Najlepiej zawsze mieć odpowiedź na kartce zapisaną, żeby nie zapomnieć przez przypadek, no bo tutaj jednak program jest programem na żywo i można w każdej chwili zapomnieć, jaka jest odpowiedź. A jak mamy na kartce, to zawsze ta kartka nam pomoże. O, i mam telefon, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jaka jest odpowiedź? Wiertarka. Wiertarka, mówiłam, że fajne słowo, co? Wiertarka. No i być może teraz ten weekend majowy, ta wiertarka się wielu panom przyda, bo może właśnie ten weekend majowy poświęcicie na nadrobienie różnych zaległości w domu, co? No to ta wiertarka może się okazać takim przydatnym narzędziem, żeby coś tam, co trzeba w domu zrobić, trzeba, no to trzeba, to wiertarka musi pomóc nam. Kochani, kolejna zagadka, czy to będzie też coś związanego z jakimiś robótkami domowymi dla panów? Zobaczymy, może dla pań teraz. Kochani, kolejne 9 literek i kolejne słowo trzeba odczytać teraz. Jeżeli jest przed telewizorem z was ktoś, kto cały czas ogląda nasz program, kto ma chęć wygrania kolejnych pieniędzy, zapraszam. Czekam. Jedna osoba. Kto to będzie? Kolejne słówko. Było słowo wiertarka i teraz wielu panów się złapało za głowę. O kurczę, czeka mnie ten weekend majowy, muszę te rzeczy wszystkie różne zrobić. Chociaż dzisiaj na przykład w audycji w radio słyszałam taką odpowiedź. Pytali się dziennikarze pana, który się zadzwonił do studia, jakie ma plany na długi weekend. A pan mówi, że będzie to bardzo kwiecisty weekend z kwiaciarką. No i dlaczego się zapytali? No bo obiecał żonie, że będzie sadził kwiatki w weekend, no więc tacy byli troszeczkę zaskoczeni, a państwo dziennikarze, a najbardziej pan, który prowadził program, no i się pytał, czy pan był taki w pełni świadomy tego, co pan obiecuje żonie, także myślę, że ten weekend z wiertarką jest i tak lepszy, jeżeli chodzi o pana oczywiście, niż weekend z kwiatkami, prawda? No chciałbyś na przykład tak weekend majowy spędzić sadząc kwiatki? Reżyser już za nie mówił, kochani, także czy chciałbyś weekend majowy spędzić sadząc kwiatki? Nie? Dlaczego? To może być bardzo ekscytujące zajęcie. Ale nie adrenalina, no słuchaj, jaki relaks, odpoczynek. Na świeżym powietrzu byś cały czas był. Sadzisz sobie jakieś bratki, jakieś pelargonie i inne kwiatuszki, dbasz o nie, pielęgnujesz, a potem masz jakiś swój klombik. Nie chciałbyś tak? Moim zdaniem bardzo fajny taki weekend majowy z kwiatkami. Za 30 lat mówisz, tak? No bo właśnie opowiadałam widzom historię, że tutaj w radio się pan dziennikarz pytał pana, który dodzwonił się do radia,
jak spędza weekend majowy, on mówi, że sadząc kwiatki, no i się zapytał, o co chodzi, no to pan mówi, że obiecał żonie, że właśnie w weekend majowy będzie z nią sadził te kwiatki, no i pan dziennikarz się zapytał, czy był pan w pełni świadomy tego, co pan mówi, prawda, no bo taki był zaskoczony, on mówi, że no tak, tak i że bardzo się cieszy, że te kwiatki będzie sadził, ale oczywiście mówił, że małżonka jest obok niego teraz, także no widzisz, dlatego mówię, że wielu panów na pewno by wolało weekend majowy spędzić z wiertarką niż z kwiatkami. No właśnie, a tutaj mamy słowo. To sąsiadom jak się nie podoba, to niech wyjadą. Kochani, 704-304-304. Kochani, jakie słówko można ułożyć tutaj? 9 literek. Udało się komuś już odczytać to słowo? Ja wiem, że tutaj jest aż 9 liter, więc to wcale nie jest takie proste zadanie. Pamiętajcie, żeby o żadnej literce nie zapomnieć, bo wykorzystujecie wszystkie literki. Zresztą macie to napisane w poleceniu, ułóż słowo ze wszystkich liter, bo czasem gramy takie zagadki, gdzie trzeba wykorzystać niektóre literki, 3, 4 czy 5 literek, a tutaj wykorzystujemy wszystkie litery. Żadnej też litery nie możecie dorzucić od siebie, czyli poruszamy się tylko i wyłącznie w obrębie tych 9 literek, które widzicie tutaj obok mnie. Moi drodzy, mam nadzieję, że komuś już się udało tę zagadkę rozwiązać, bo czas nas goni. Kolejne zagadki na nas czekają, a tak jak mówiłam, dzisiaj mnóstwo zagadek rozegramy, no i mamy no całkiem niezłe, muszę przyznać, tempo dzięki tym kilku osobom, które są razem z nami. Także bardzo się cieszę, że ktoś zdecydował się z nami ten początek majówki spędzić, że chociaż kilka osób jest przed telewizorem. I ja wam cały czas mówię, że w takie dni jak długi weekend majowy nie macie tej konkurencji, więc wykorzystujcie to, że akurat jesteście przed telewizorem, bo mnóstwo osób powyjeżdżało, także tej konkurencji nie ma i naprawdę można bardzo łatwo wygrać pieniądze. Zobaczcie, tutaj osoby parę razy trafiły do mojego studia, także to świadczy o tym, że naprawdę jest kilka osób teraz razem z nami i naprawdę można bardzo, bardzo łatwo zarobić kasę, bardzo łatwo dostać się tutaj na antenę, a to nie zawsze jest takie proste. Dlatego ja bym na waszym miejscu wykorzystywała właśnie takie dni jak początek, tak na przykład długiego weekendu. No dobra, moi drodzy, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która już wie, jakie to jest słowo? Jeśli tak, to niech ta osoba razem ze mną wybierze numer do studia 704-304-304. Czekam. No. I? Kochani, szybciutko, jeden gracz jest mi potrzebny teraz. Czekam. Jest jedna osoba, która ma przygotowaną już odpowiedź? Jeśli tak, to zapraszam. Bo my naprawdę absolutnie już nie mamy więcej czasu. To jest ostatni dzwonek na to, żeby podjąć decyzję. Tak, wiem, jaka jest odpowiedź. Wybieram numer, wpadam na antenę. Kto? Kto to będzie, moi drodzy? Kto ma odpowiedź? Czekamy. Chyba już wszyscy wyjechali na weekend majowy, nawet te osoby, które były na początku, no bo jest godzina i po 18, to nawet te osoby, które były pewnie na początku z nami, to już teraz spakowały się, przy okazji zarobiły sobie troszkę pieniążków i wyjechały na długi weekend, także być może już teraz w ogóle nie ma nikogo przed telewizorem, więc jeżeli jesteś ty akurat, jeżeli oglądasz dzisiaj nasz program, to weź pod uwagę, że 2, 3, może 4 osoby są teraz razem z nami i naprawdę możesz bardzo łatwo tutaj na antenę się dostać, tylko musisz mieć przygotowaną odpowiedź, musisz wiedzieć, jakie tutaj mamy słowo, 9 literek. Przekładamy te literki, miksujemy, mieszamy i odczytujemy słowo, podajemy to słowo tutaj u mnie na antenie, jedna osoba jest mi potrzebna. Kochani, kto to będzie? Kto z was już ma przygotowaną odpowiedź? Kto z was wie, jakie to jest słowo? Była przed chwilką wiertarka. Reżyser mi mówi, że to jest no, też związane
tutaj bardziej z mężczyznami słowo. Także nie żadne kwiatki. Szybciutko, kochani. Jedna osoba. Kto? 704, 304, 304. Wybieramy jeden numer, wpadamy do studia, wygrywamy pieniądze. Kto to będzie? Czy jest już jedna osoba, która ma pomysł? Jedna osoba, która wie już, jakie to jest słowo? Kochani? Musimy się pospieszyć. Niestety ta zagadka z nami jest zdecydowanie, reżyser mi mówi, za długo, bo jeszcze kilka zagadek na nas dzisiaj czeka. Reżyser pyta się, gdzie ja mam ten mikrofon, tam gdzie mi go przyczepiłeś. Żeby słabo słychać, tak? Teraz lepiej? Wreszcie dobrze, to może widzowie mnie nie słyszeli przez cały program. I dlatego tak mało tutaj osób jest przed telewizorem dzisiaj, bo po prostu stwierdzili, że coś się zepsuło i że nie słychać mnie. Ale nie, reżyser mówi, że było słychać, tylko że ciszej. Ktokolwiek? Jedna osoba. Kto? Czekam. No i? Co się dzieje? Naprawdę wszyscy powyjeżdżaliście już? Nie ma ani jednej osoby teraz z nami? Trudno, no jeżeli nie, no to chyba zakończymy program wcześniej, no jeżeli nie ma nikogo. Program tworzycie wy, moi drodzy, no i coś się dzieje niedobrego, że mamy ten długi weekend, okazuje się, że właśnie przez to, że jest długi weekend, to nam widzowie powyjeżdżali, ale ja mam nadzieję, że jednak chociaż jedna osoba jest, wybieramy numer z tymi osobami, które są, jeżeli nie, to zmienimy zagadkę, bo może jednak z zagadką jest jakiś problem, no bo poprzednio rozwiązywaliście. 704, 304, 304 i teraz potrzebuję jednej przygotowanej osoby, uwaga, kochani, kto to będzie? Kto z was widzi? Kto z was widzi, jakie to jest słowo? Uwaga! Jedno słowo, wykorzystujecie wszystkie 9 literek. Czy to się uda teraz zrobić? Czy teraz uda się rozwiązać zagadkę? Bo jeśli nie, to zmieniamy ją. Bierzemy z powrotem zagadki spod nas spostrzegawczość albo te zagadki matematyczno-logiczne. Kto to będzie? Halo? Halo? Halo, dzień dobry, czy pan w sprawie zagadki dzwoni? Tak. Okej, to poproszę odpowiedź. Śrubokręt. Śrubokręt, no troszkę się wystraszyłam, że ktoś już świętuje weekend majowy i może pomylił numer telefonu na przykład i do mnie akurat zadzwonił. No byłoby mi też bardzo miło, w każdym razie jest mi bardzo miło, że mogę panu wręczyć pieniądze, 25 zł pan wygrał, no i to chodziło właśnie o śrubokręt, rzeczywiście słowo męskie jak najbardziej wiąże się z tą wiertarką, coś trzeba tam wiercić, coś trzeba jakimś śrubokrętem przykręcić, prawda, te wszystkie rzeczy trzeba będzie ten długi weekend być może panowie zrobić. Kochani, no i teraz reżyser zmienił jednak kategorię, powiedział, że będziemy grać zagadkę na spostrzegawczość, bo coś długo czekaliśmy na prawidłową odpowiedź, rzeczywiście z tymi zagadkami literowo-słownymi, więc trzeba zagadkę zmienić kategorię. Troszeczkę znowu poćwiczymy naszą spostrzegawczość. Tym razem trzeba będzie znaleźć różnicę między tymi dwoma obrazkami, także nie szukamy obrazka, który różni
różni się od pozostałych, ale szukamy różnicy między jednym a drugim obrazkiem. Wydaje mi się, że w tych zagadkach byliście całkiem nieźli. Dzisiaj kilka tych zagadek nas postrzegawczo się rozwiązaliśmy, także kilka osób wygrało pieniądze. Kolejna osoba ma szansę wykazać się swoim sokolim wzrokiem. Tutaj na pewno ten sokoli wzrok trzeba będzie mieć, moi drodzy, no bo tutaj zwykle przy tego typu zagadkach mamy do czynienia z jakimś detalikiem, z jakimś szczególikiem, który powoduje, że jeden obrazek jest inny niż drugi. No to co, moi drodzy, szukamy, bierzemy pod lupę tę panią, nie jest to wcale taki zły pomysł, i staramy się znaleźć tę jedną różnicę, która jest na tych obrazkach. Reżyser mówi, że ta różnica może być też gdzieś indziej, ona nie musi być koniecznie na tej pani, bo tutaj mamy, zobaczcie, też ileś rzeczy w tle, także tutaj nie mamy czegoś takiego, że jest jasne tło i nic w tle się nie dzieje. Dlatego trzeba bardzo dokładnie cały obrazek przejrzeć, milimetr po milimetrze, góra, dół, lewa, prawa. Oglądamy jeden i drugi obrazek, no i mam nadzieję, że uda Wam się wypatrzyć tę różnicę, która spowodowała, że jeden obrazek jest inny od tego drugiego. To są takie niuansiki. Na pierwszy rzut oka te obrazki rzeczywiście wyglądają na identyczne. One są prawie identyczne, moi drodzy, i będą przed telewizorem przy tego typu zagadkach osoby, które będą cały czas tak uważały, że one są identycznie, no, dopóki nie usłyszą prawidłowej odpowiedzi. Także nie denerwujcie się, jeżeli tej różnicy nie widzicie, bo możecie jej nie wypatrzyć wcale. Tylko niektóre osoby będą w stanie tę zagadkę rozwiązać, więc moi drodzy, do dzieła. 704-304-304. Jak tylko będziecie mieli przygotowaną odpowiedź, to do mnie szybciutko dzwońcie. Nie przeszkadzam Wam, szukamy. Porównujemy jeden obrazek i drugi. Fragment po fragmencie. Kto? Szukamy. Musi Ci się udać. Jeżeli jeszcze dzisiaj nie wygrałeś, to jeszcze masz szansę, bo jeszcze mnóstwo zagadek przed nami, także jeszcze masz szansę zarobić pieniądze. Dzisiaj już, ja nie wiem, ile osób, panie reżyserze, ile osób wygrało pieniążki dzisiaj w naszym programie? Ile zeszmy zagadek, że zagrali? Dwanaście zagadek już było, kochani, no to jeżeli teraz dopiero dotarliście do domu, to mnóstwo rzeczy straciliście. Moja bujna czupryna. Słuchajcie, mikrofon tutaj zagłusza. A podobała Ci się fryzura, jak przyszłam do pracy? Mikrofonowi się nie podoba, tak? Mikrofonowi się nie podoba. Dobrze, następnym razem, bo ja z tej fryzury nie zrezygnuję, nie poddam się tak łatwo. Przyczepimy do czoła ten mikrofon mi, dobra? Tak tutaj, taką antenkę będę miała. Zresztą są takie mikrofony, które się przyczepia, o tak, jakoś tak na głowę. Nie, naprawdę, miałam kiedyś taki przyczepiony, tylko że pod włosy jakoś to idzie, pod włosami, jakoś tutaj się przyczepia i tutaj jakoś jest za ucho, jakoś, naprawdę, kochani, takie są. Niewygodny jest, tak? On jest bardzo niewygodny, ale wiesz, czegoś nie robi dla fryzury. Można się przemęczyć, poza tym miło program zlatuje, więc w ogóle bym nie myślała o mikrofonie, a wolę, żeby mnie było słychać jednak, prawda, niż żebyście musieli zgadywać, o czym ja mówię. Chociaż najważniejsze, reżyser mówi, że zagadki są, że jest polecenie i widzowie wiedzą, o co chodzi, no ale ja muszę tłumaczyć dokładnie, bo bardzo często zdarzają się jednak jakieś pomyłki. No dzisiaj nawet w programie mieliśmy dwie pomyłki. No dobrze, kochani, dlatego, żeby tej pomyłki już teraz nie było, to najpierw szukamy, jaka jest różnica między jednym a drugim obrazkiem i jak tę różnicę znajdziemy, to dopiero wtedy wpadamy na antenę, dopiero wtedy wybieramy numer 704-304-304. Kochani, kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie o tym, przy każdej zagadce tak mówię, bo tak jest właśnie. Zwłaszcza jak jest mało osób przed telewizorami, to trzeba się pospieszyć, żeby właśnie tę niewielką, ale jednak konkurencję wyprzedzić, bo macie ogromną szansę dzisiaj wygrać pieniądze. Kto tutaj do mnie wpadnie? Kto się pochwali swoim sokolim wzrokiem? Bo teraz ponownie zagadka testująca Waszą spostrzegawczość. Testujemy spostrzegawczość naszych widzów. Bardzo dobrze to dzisiaj nam idzie, bo już kilka zagadek na spostrzegawczość zagraliśmy, troszeczkę innych, bo szukaliśmy obrazka, który różni się od pozostałych, szukaliśmy, które oczy należą do znanej aktorki,
musieliśmy znaleźć pole, gdzie ukryta jest różnica, a tutaj musimy znaleźć jedną różnicę między jednym a drugim obrazkiem, czyli znowu coś innego. No, niby spostrzegawczość, tak jak już to było, ale coś innego. Także za każdym razem dzisiaj inna zagadka. Moi drodzy, naprawdę reżyser nam fajnie dzisiaj program moim zdaniem stworzył. Mam nadzieję, że Wam się też podoba, że tych kilka osób, które z nami jest, się fajnie razem z nami bawią. No moi drodzy, dobrze, koniec tutaj już rozmów na temat reżysera, na temat zagadek. Kto ma prawidłową odpowiedź? Czekam. 704-3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 04-
No ja też nie wiem, czy ktoś został przed telewizorem, bo już dawno weekend majowy rozpoczęty. Wszyscy, co mieli gdzieś wyjechać, to już powyjeżdżali. Tak, reżyser mówił, ładna pogoda, trzeba korzystać z mowy słowa przez resztę tygodnia. No to po co wyjeżdżać gdzieś, jak mowy słowa? A ty mówisz, że ludzie po prostu nie by wyjeżdżali, ale być może gdzieś tam postanowili spędzić ten wieczór. To popołudnie i wieczór. No może tak być. No to mam nadzieję, że jutro będzie więcej chociaż osób przed telewizorem. Kochani, jedna przygotowana osoba jest nam potrzebna. Kto widzi tę jedną różnicę między jednym a drugim obrazkiem? Ten detalik, ten szczególik, moi drodzy, on jest na pierwszy rzut oka nie do zobaczenia. Naprawdę nieliczni są w stanie rozwiązać tę zagadkę. Zobaczcie, ile tutaj się dzieje w tle. Tutaj nie szukamy różnicy tylko i wyłącznie na tej pani. Może ta różnica być w tle, to może być drobiazg. To zwykle jest taki niuansik przy tego typu zagadkach. Jeden gracz jest mi potrzebny. Szybciutko, kochani. 704, 304, 304. Kto tutaj do mnie do studia się dostanie jako pierwszy? To się musi udać, kochani. Czekam. I jedna osoba, uwaga. I kto tu się dostanie, no? No, kochani, kto wypatrzył tę różnicę? Nikomu się nie udało? No co ja ci na to poradzę? No po prostu widzów nie ma przed telewizorami. No gdybyś nie był w pracy, to też pewnie byś czas spędzał gdzieś w plenerze teraz. Grillował, nie wiem, gdzieś jechał, na rowerze sobie jeździł. Cokolwiek, każdy ma jakieś tam plany. Ja na przykład chcę teraz kupić sobie rower i na rowerze do pracy przyjeżdżać, wiesz? Taki mam plan. Pożyjemy, zobaczymy, tak? Szybciutko, kochani, jedna przygotowana osoba jest mi potrzebna. Szukamy kolejnego zwycięzcy. Mnóstwo osób dzisiaj zarobiło pieniądze. Kilka osób parę razy wpadło do naszego studia. To świadczy o tym, że dzisiaj naprawdę jest niewiele osób przed telewizorem. Kto ma pomysł? Kto widzi tę jedną różnicę między jednym a drugim obrazkiem? Jeden detalik, jeden szczególik to jest, kochani. No ale jeżeli ja nie usłyszę za chwilę odpowiedzi, to niestety będziemy musieli zakończyć tę zagadkę i zmienimy po prostu kategorię. Chyba najlepiej nam dzisiaj szły te zagadki z zapałkami matematyczno-logiczne. To może zagramy jeszcze jakieś zagadki te matematyczno-logiczne, jeżeli za chwilkę nie usłyszymy prawidłowej odpowiedzi. Kto z was ma pomysł? W każdej sekundzie mogę cię tutaj usłyszeć. Czekam. Jedna przygotowana osoba. Kto to będzie? Uwaga. No dobrze, bo reżyser na mnie krzyczy, że mamy kończyć, to ja może dam trzy chwilki od siebie. Trzy,
kochani, 3 chwile na rozwiązanie tej zagadki nam zostały. Jeśli nie usłyszymy odpowiedzi, to ja chcę grać te zagadki logiczno-matematyczne, bo ona nam nieźle dzisiaj szła. Jeszcze mamy troszkę czasu, więc jeszcze te zagadki zdążymy zagrać. Dwie ostatnie chwile, już tylko dla tych osób, które widzą tę różnicę między jednym a drugim obrazkiem. 704, 304, 304. Kochani, 2 chwilki nam zostały. Kto tutaj dołączy do grona naszych dzisiejszych zwycięzców? I uwaga. 1, ostatnia chwila. Moment, panie reżyserze, sekundka. Dobrze. Uwaga. Nie pokazuj jeszcze rozwiązania. Bardzo cię proszę, czekamy. 704, 304, 300. O, jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dłuższy jest rękawek u bluzeczki na tym drugim zdjęciu. Sprawdzamy, tak. Zgadza się. Teraz widzę dopiero, jak pani mi wskazała tę różnicę. Czyli jednak tutaj na tej pani trzeba było szukać tego detalu. Oczywiście to był detal. Niewiele był dłuższy ten rękawek na tej bluzeczce. Także moje gratulacje. No i panie reżyserze, czy zagramy zagadki matematyczno-logiczne jeszcze, czy coś innego jeszcze dla nas przygotowałeś? Jednak spostrzegawczość? No ja się nie dziwię, skoro takie zdjęcia, że wrzuciłeś tę zagadkę akurat, a nie jakieś zapałki. I co? Mówisz? Szukamy, tak? No dobra, no to jeżeli nie chcesz grać tych matematyczno-logicznych zagadek, to grajmy tę zagadkę. Kochani, ponownie szukamy różnicy między tymi dwoma obrazkami. Teraz inne obrazki. Dużo znowu się dzieje w tle, bo zobaczcie, na górze w tle się nic nie dzieje, ale na dole my mamy jakieś kwiaty, także ta różnica może być naprawdę bardzo sprytnie tutaj przez naszego grafika ukryta. Szukamy. Jeżeli znajdziesz odpowiedź, jeżeli znajdziesz ten jeden detalik, od razu wpadaj do mojego studia. Wybierz ze mną numer 704 304 304, ale tylko osoba, która ma przygotowaną odpowiedź. Szukamy. I staramy się rozwiązać zagadkę. Jedna sprytna osoba. A reżyser mówi, że musimy kończyć program, kochani. No, szybko nam jednak dzisiaj zleciał. No to tak jak się umówiliśmy, jeszcze jakiś czas z nami zostajecie i dopiero wtedy jedziemy na ten weekend majowy. Kilka osób się, widać, zdecydowało z nami zostać, z czego bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj razem z nami i jeszcze bardziej się cieszę, że to właśnie Wam mogę wręczać te pieniądze. Kochani, to już jest chyba ostatnia zagadka w dzisiejszym programie, bo my program musimy kończyć, także ja dyktuję numer, bo już chyba też reżyser mi mówi, że nie ma czasu na szukanie, że jest czas tylko na wybranie numeru, to ja ten numer dyktuję, kochani, i daję 3 chwilki od siebie na wybranie tego numeru. 704, 304, 304. 3 chwile ode mnie tylko dla tych osób, które wypatrzyły tę jedną różnicę między tymi dwoma obrazkami, ten detalik, kochani. Jedna przygotowana osoba jest mi potrzebna. Wskazujesz miejsce, gdzie jest ta różnica. Tak jak w poprzedniej zagadce pani powiedziała, no tutaj rękawek jest dłuższy, prawda? W tej bluzeczce na jednym obrazku. No i ja wiedziałam i reżyser też wiedział, gdzie to czerwone kółko narysować. A gdzie jest różnica tutaj na tym obrazku? 2. Reżyser mówi, że to widzowie muszą powiedzieć. No wiem. Czekamy na jedną osobę. Czy uda? 2 chwile. I kochani, 1, ostatnia chwila. Gdzie jest ta różnica? Bo moi drodzy, musimy kończyć program i pędzimy na długi weekend majowy. Ja się z Wami spotkam dopiero w niedzielę, od razu Wam powiem.
Nie wiem, jak tam reżyser. Tak? Dopiero w poniedziałek? Ale ci dobrze. Ale ci dobrze. No niektórzy to pożyją, prawda? Kochani, no to widzicie, reżyser się z nami spotka dopiero w poniedziałek. Ja się zresztą w poniedziałek też z wami spotkam. A, kochani, ważna informacja. Właśnie, ważna informacja, że w poniedziałek ja się z wami spotkam na Tele 5, ale pamiętajcie, żeby oglądać nas o godzinie, której, panie reżyserze, 13:40, tak? 13:40 na Tele 5 się w poniedziałek widzimy, pamiętajcie o tym. Jutro też się widzimy o godzinie 13:40, ale to już nie ze mną. Jutro chyba z Moniką, tak? Czy z Ewą? Już nie wiem, nie pamiętam. Jutro albo Monika, albo Ewa się z wami spotka. Ja w każdym razie się spotkam z wami w poniedziałek. Monika jutro, jutro Monika się z wami spotka. Pamiętajcie, 13:40 bądźcie z nami. Kochani, szybciutko, jedna przygotowana osoba. No dobrze, gadu-gadu o Tele 5, gadu-gadu tutaj o godzinach, kiedy się program rozpoczyna, a ja jeszcze chcę tutaj usłyszeć jednego mojego zwycięzcy dzisiaj, przed tym długim weekendem. Jest jedna osoba, kochani? 704, 304, 304. Panie reżyserze, ile nam zostało czasu do definitywnego końca programu? Sprawdzam. Mówi, że sprawdza, ale niewiele mówi, że tego czasu nam zostało. 30 sekund. Dobrze, że się zapytałam. Kochani, jedna przygotowana osoba jest mi teraz potrzebna. Zegar ruszył i kto wygra pieniądze? Kto widzi, gdzie jest ta różnica? Kto wypatrzył swoim sokolim wzrokiem różnicę między jednym a drugim obrazkiem? Czy komuś udało się to zrobić? Bo mamy bardzo, bardzo mało czasu, kochani. 13-12 sekund. Zdążysz jeszcze wybrać numer 704 304 304. Spieszymy się, bo ja się już z wami muszę żegnać, moi drodzy. 4, 3, 2, 1. Uwaga! Jedna osoba teraz. Mamy zero. Kogo słyszę w studio? Ajajajajaj. I? Ktokolwiek? Jedna osoba. Kto? Szybciutko, moi drodzy. Kto widzi tę różnicę między jednym a drugim obrazkiem? Czekamy. Dwa obrazki i gdzieś ta różnica jest ukryta. Tylko teraz pytanie, kochani. Gdzie? Gdzie ta różnica jest? Czy komuś się udało? Gdzie ta różnica może być? Uwaga! No, błyskawiczna decyzja, kochani, widzicie? Dzwonicie do mnie. 704, 304, 304. Uwaga! No? Co się dzieje? Kochani, jedna osoba. Szybciutko. Panie reżyserze, zdąży się pożegnać. Już wiedzą widzowie wszystko, że o której jutro, gdzie się widzimy, na jakim kanale, także momencik, dobrze? Ja nie wyobrażam sobie, żebym miała teraz tej zagadki nie rozwiązać. Jedna sprytna osoba, jedna osoba z sokolim wzrokiem. Czy ktoś widzi tę różnicę? I? Kochani, 704-304-304, halo? Halo? Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Na prawym obrazku pod tyłkiem brakuje krzaka.
Ja widzę, że panu bardzo humor dzisiaj dopisuje. Ja się wcale panu nie dziwię, bo ponownie wygrał pan pieniądze. Życzę wszystkim graczom udanego majowego weekendu. My widzimy się w niedzielę dopiero. Buziaki, trzymajcie się.